Data spotkania była nieprzypadkowa. 13 grudnia to rocznica wprowadzenia stanu wojennego przez reżim komunistyczny. Co prawda Klecha mówi o nieco wcześniejszych wydarzeniach, ale wiążą się one z tymi samymi zjawiskami społecznymi, czyli ogólnie mówiąc oporem przed działaniami ówczesnej władzy. Film przypomina osobę prześladowanego przez bezpiekę księdza Romana Kotlarza. Myślę, że będzie ten film rzadką w polskim kinie okazją, żeby zobaczyć wydarzenia i osoby, które w nich uczestniczyły w czerwcu 1976 roku, bo to jest fragment polskiej historii, który nie był dotychczas tematem polskiego kina. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w sierpniu 2017 roku, zakończyły w tym roku w październiku. Realizowane były m.in. w Radomiu, Trablicach czy na Jasnej Górze. Łącznie było to ponad 50 dni zdjęciowych. Wśród współpracowników reżysera filmu Jacka Gwizdały był radomski operator kamery i dziennikarz Roman Urban. Ja byłem człowiekiem jakby stąd aborygenem, który znał i temat, środowisko, otoczenie, trochę języka operatorskiego i tu nastąpiła właśnie ta nić porozumienia i mogłem wnieść coś konstruktywnego do tego filmu. Podczas spotkania w Resursie Obywatelskiej, która jest współproducentem obrazu, zaprezentowano fragmenty filmu oraz reportaż z planu zdjęciowego. W sumie w pracach wzięło udział ponad 3000 aktorów i statystów. Główną rolę księdza Kotlarza gra Mirosław Baka, jego antagonistę Piotr Frączewski, a w obsadzie tego filmu są również takie osoby jak Robert Gonera, Artur Żmijewski, Danuta Stenka. Budżet filmu to około 8 milionów złotych, w tym jest dotacja gminy Radom wynosząca 900 tysięcy. Produkcja była dużym wyzwaniem nie tylko dla aktorów, ale też autorów zdjęć. I uważam, że pod względem operatorskim ten film udźwignęli i to ocenią widzowie, trudno mówić zawsze o obrazie przed jego obejrzeniem. Premiera Klechy planowana jest na wiosnę 2019 roku, ale dokładna data nie jest jeszcze wyznaczona. Niewykluczone, że powstanie również serial telewizyjny. Planowany serial to nie jest marzenie, to są konkretne rozmowy z Telewizją Polską, która potrzebuje scenariusza tego miniserialu i nad tym pracujemy. Ksiądz Roman Kotlarz był proboszczem parafii w Pelagowie. Zmarł w 1976 roku w wieku 47 lat.